Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na serię odcinków poświęconych podstawom gry na akordeonie. Zapraszam. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam, jak działa i jak zbudowany jest akordeon. A więc jeżeli chodzi o budowę, mamy jakby trzy części. Mamy stronę melodyczną, środek akordeonu, czyli miech, oraz stronę basową. Jak powstaje dźwięk? Pracując miechem, tłoczymy powietrze w środku, wpuszczając je w kanaliki. Każdy klawisz ma przypisany kanał i tłocząc powietrze, wpuszczamy to powietrze do tego kanału, w którym to kanale jest umieszczony stroik. Powietrze wprawia w drganie ten stroik i w ten sposób, naciskając klawisz, otwieramy klapkę i w ten sposób powstaje dźwięk. Pokażę Wam teraz od środka klapki i klawisze, które uwalniają powietrze. Każdy akordeon ma też wbudowane registry, czy też regestry, zarówno po stronie melodycznej, jak i po stronie basowej. I za pomocą tych guziczków możemy zmieniać barwę dźwięku. I zademonstruję teraz na jednym dźwięku, jak się będzie on zmieniał. Na koniec dzisiejszej lekcji powiem Wam, że akordeon powstał w 1822 roku. Został skonstruowany przez Fryderyka Buschmana i tu ciekawostka, nie jest instrumentem klawiszowym, lecz instrumentem dętym. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.